Witam serdecznie ponownie. Czekamy na tą chwilę, ale zanim ta chwila wręczenia nagród nastąpi, chciałbym serdecznie przywitać pana ministra, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Gorące brawa. Chciałbym też powitać szanowną kapitułę, i tutaj panią przewodniczącą komisji jury, panią Małgorzatę Zwiercan, sekretarz Rady Ministrów, ale też inicjatorkę Forum Wizja Rozwoju, ale też inicjatorkę pierwszego pomorskiego Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Kochani, bez niej by nas tutaj dzisiaj nie było. Gorące brawa. Chciałbym też powitać, bo w kapitule był także pan Krzysztof Jaszczak, dyrektor oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gorące brawa. I chciałbym również przywitać pana Andrzeja Michalaka, prezesa Forum Wizja Rozwoju, który też jest w kapitule. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom. Dziękujemy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za ufundowanie nagród, ale też dziękujemy Forum Wizja Rozwoju za takie pieniężne nagrody, bo to też jest zastrzyk dla kół. Chcemy podziękować wszystkim kołom, które były. I są to koło w Chwaszczynie, Strzepczu, Sasinie, koło Łężyckiej Babki, Złęczyc, Białki, przepraszam, koło gospodyń wiejskich w Barzynie, koło gospodyń miejskich w Kępicach. W Kępicach jeszcze wszechstronne babki tu są. Potem są w Borucinie, jest Korzyczkowo, jest Chmielno, jest Garcz, jest Klukowa Huta, jest Bolszewo. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, tym, którzy przyjechali i zechcieli być tutaj z nami. Dziękuję wszystkim, ci, którzy występowali, a także ci, którzy coś przywieźli, zaprezentowali się na stoiskach. Była naprawdę burzliwa dyskusja, uczestniczyłem w tym. Także bardzo, bardzo dziękuję za to kołom i mam nadzieję, że dzięki pani sekretarz spotkamy się też za rok i będziemy mogli jeszcze bardziej rozwijać swoje umiejętności i pokazywać i prezentować swoje koła w takim szerszym gronie. A teraz chciałbym poprosić na scenę panią przewodniczącą wraz z jury, panią Małgorzatę Zwiercan, sekretarza prezesa Rady Ministrów oraz organizatorkę Forum Wizja Rozwoju. Szanowni Państwo, tak jak powiedział prowadzący, Kordian Kulaszewicz, prezes Fundacji Adaptacja, jury pracowało i cieszymy się, że mogliśmy w ogóle wspólnie ocenić wasze osiągnięcia, wasz dorobek, ale tak jak jest takie słynne powiedzenie, co dobre, to się szybko kończy. Niestety dzisiaj już przyszedł finał i koła, które zostały nagrodzone, za chwilę poprosimy pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wręczenie tych głównych nagród. Pierwsze miejsce, jeszcze może dodam, że jeżeli chodzi o wkład i zaangażowanie, ocenialiśmy wszystko, tak? Również, czy koło tylko wystawiło swoje stoisko, czy brało też udział w takiej prezentacji artystycznej. I wspólnie zadecydowaliśmy, że pierwsze miejsce
i zapraszamy, można powiedzieć, na podium, otrzymało koło Bolszewo. 57 punktów. Zapraszamy panie z koła Bolszewa. Panie ministrze, zapraszamy pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego o wręczenie czeku wartości 3000 zł. To drugie miejsce. Dziękujemy, dziękujemy panią. Panie ministrze, proszę pozostać z nami. Dzień dobry, panie ministrze, szanowni państwo, szanowne panie z kół gospodyń wiejskich, pani przewodnicząca. Sprawiła mi tą przyjemność, że mam przyjemność i okazję przeczytać drugie miejsce. Drugie miejsce według tego zapisu, co ja tutaj widzę, to jest koło Brzyno, 43 punkty. Zapraszam na scenę. Czek o wartości 2000 zł. Dzień dobry, panie ministrze, szanowni państwo. Trzecie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich z Kępic. Zapraszamy na scenę. Czek o wartości 1000 zł. Zapraszamy panie do odbioru nagrody. Szanowni państwo, również chcemy jeszcze uhonorować kolejne koła, które zaprezentowały się na pierwszym Pomorskim Forum Kół Gospodyń Wiejskich. I tak zapraszamy na scenę dwa koła, które ex aequo otrzymały po 28 punktów. To jest Łężyckie Białki i koło ze Strzepcza. Bardzo prosimy. Bardziej zwarcie. Proszę bardzo. Zapraszamy. Do dyrektora zasłania.
Szanowni Państwo, szóste miejsce, koło Schwaszczyna. Ale z tego, co wiem, to chyba pani nie ma. Czy są? Jest. O, przepraszam. Jest tutaj. Są reprezentanci koła Schwaszczyna. Zapraszamy. 26 punktów. Gorące brawa, słuchajcie. I szanowni państwo, siódme miejsce, które otrzymało koło Sasino, jest tak samo naprawdę ważnym miejscem dla nas wszystkich. Dziękujemy, że byliście razem z nami, że się zaprezentowaliśmy, że się zaprezentowaliście i mam nadzieję, że w przyszłym roku gdzieś tam szerzej będziemy mogli was poznać. Bardzo proszę przedstawicieli koła z Sasina. Nie ma? Widzę, że nie ma chyba pań. Może są jeszcze gdzieś na forum Wizja Rozwoju. Może nie dotarły do nas. Także szanowni państwo, dziękuję panie ministrze ślicznie, że był pan z nami. Może pan kilka słów powie do pań. Pani poseł, drogie panie, ale i panowie, bo jakieś rodzynki też gdzieś tam były w kołach gospodyń. Dla mnie to jest wielka radość, że chociaż na koniec tego forum mogłem dotrzeć. Wczoraj dzielnie zastępował mnie mój zastępca, sekretarz stanu Szymon Giżyński, ale chcę wam wszystkim pogratulować nie tylko za udział tu w forum, ale za to, co naprawdę wartościowego dla wsi czynicie. Bo wieś przecież to nie tylko rozwiązywanie problemów ekonomicznych, rozwój rolnictwa, ale również poprawianie i warunków życia, i podejmowanie tych wszystkich działań, które sprawiają, że wieś staje się dobrym miejscem do życia. Zauważcie, drogie panie, że w Polsce, może jedyny kraj w Europie, wielu ludzi z miasta chce się sprowadzać na wieś. Jest migracja dodatnia. Ludzie zamożni, którzy mają jakiś status materialny wysoki, którzy dość już mają mieszkania w blokach, chcą przenosić się na obszary wiejskie. To nie jest nic złego, chociaż doskonale wiecie, że czasami buduje też i konflikty. Chcą mieszkać w raju, a za chwilę ten kogut pieje w nieodpowiedniej porze, krowa ryczy, a kombajn jeszcze o 10 wieczorem, bo jest sucho i trzeba kraść z pola, bo rosy nie ma. No ale to trzeba też ich wychowywać, tych, którzy do nas na wieś się sprowadzają. Natomiast wiecie panie równie dobrze jak ja, że uzyskanie tych wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych na wsi jest trudniejsze niż w mieście. Kwestia dróg, wodociągów, kanalizacji, szerokopasmowego internetu, zaopatrzenia w odpowiedniej jakości ilości energii elektrycznej i tak dalej, jest trudniejsze. Ludzie w mieście nawet sobie do końca nie zdają sprawy, dlaczego jest ulica i lampy przy ulicy. A my bardzo często musimy o to jeszcze cały czas zabiegać. Dlatego jest potrzebna wielka aktywność nas, mieszkańców wsi. I chcę wyrazić wielką radość, naprawdę dla mnie jest to coś wyjątkowego i wyjątkowo cennego. Kiedy zgłaszałem ustawę o kołach gospodyń wiejskich, tu mieliśmy silne wsparcie pana prezydenta Andrzeja Dudy, jestem mu za to bardzo wdzięczny, kiedy zgłaszałem w Sejmie projekt ustawy, mnie w nawet najśmielszych marzeniach się nie śniło, że w ciągu nieco ponad roku powstanie około 10 tysięcy kół gospodyń wiejskich w Polsce. I to nie sztucznie, nie na papierze, bo czasami tak też bywało, że były w Polsce organizacje, których de facto nie było. Tylko tych zorganizowanych kobiet, chociaż jak powiedziałem, ustawa przewiduje, że również my mężczyźni możemy do kół należeć, ale jest to jednak domena pań, że te koła podejmują tak rozliczne działalności, bo przecież to nie jest tylko, co jest szalenie ważne, ale kultywowanie tradycji tej wiejskiej, w której się wychowaliśmy, którą chcemy jako coś wyjątkowo wartościowego, jako fragment kultury narodowej przekazać następnym pokoleniom.
Ale przecież to jest szeroka działalność pod każdym względem potrzebna. To jest promowanie zdrowego stylu życia, odpowiedniego odżywiania, troski o zdrowie najbliższych, mężów, dzieci, pokazywanie dobrych wzorów. I bardzo was o to proszę, a za waszym pośrednictwem również inne panie. Dbajcie również o swoje zdrowie. Pokazujcie córkom, wnuczkom i badania profilaktyczne i związane z mammografią czy z rakiem szyjki macicy. Dbajcie również o tych swoich mężów, którym trudno do doktora iść czasami, ale jednak przekonujcie ich, że warto, bo ich jeszcze parę lat dłużej pożyją ku radości rodziny. Nie chcę z tego żartować, bo to są poważne rzeczy, ale często od waszego przykładu, od waszego zaangażowania zależy również los tych waszych najbliższych, których przecież najbardziej kochacie. To jest również angażowanie się w działalność lokalną i kulturalną i sportową, silne wsparcie wiary naszej katolickiej, to też jest bardzo ważne. Szczególnie wobec tego, co się w tej chwili na świecie dzieje, tych ataków, które idą na tradycję europejską, która przez chrześcijaństwa się wywodzi. To jest również obszar, gdzie koła gospodyń są bardzo aktywne. Ale przecież naturalna i dla każdego człowieka chyba ważna ciekawość świata, podróżowanie, obejrzenie, jak żyją ludzie gdzie indziej, bo chociaż kochamy te nasze miejscowości, te nasze sołectwa, te nasze gminy, ale też jesteśmy ciekawi świata i chcemy zobaczyć, jak żyją inni. Niewątpliwym, wyjątkowym walorem waszych, drogie panie, rąk, ale również i głów jest zachowanie kuchni regionalnej, tych kulinariów, które są tak cudowne, które w każdym regionie Polski się trochę różnią, a wszystkie razem składają się na bogactwo kuchni narodowej. To jest element naszej kultury narodowej, bo przecież kultura składa się i z tej kultury materialnej, duchowej i kuchnia, która nas łączy, która sprawiała, że rodziny chciały być przy wspólnym stole. My jesteśmy zresztą Słowianami, którzy lubią biesiadować, lubią się cieszyć pobytem ze sobą, tworzeniem tych wspólnot. To jest również domena i wielka zasługa kół gospodyń wiejskich. Cieszę się również, że przekonanie o roli kół gospodyń wiejskich jest nie tylko w Ministerstwie Rolnictwa, nie tylko u mnie, to jest naturalne, ale że wszyscy właściwie się angażują w tej chwili w to wsparcie, są stabilne źródła wsparcia finansowego. To nie były, bo niektórzy sądzili, że to był taki kwiatek do kożucha, takie coś przed wyborami, tam dali parę złotych, bo widocznie im na tym zależało. Nie, to jest wsparcie, które będzie co roku. Korzystajcie z niego. Nie są to jakoś dramatycznie wielkie pieniądze, ale jednak pozwalają na jakieś drobne doposażenie, zakupy. Dla mnie nawet ważniejsze od tych kilku tysięcy złotych, chociaż ich nie bagatelizuję, jest to, że koła gospodyń mają osobowość, że osobowość prawną, że od nikogo nie zależą, że mogą prowadzić samodzielną działalność taką, jaką chcą, że jeżeli zarobią jakieś pieniądze i przeznaczają na działalność statutową, czyli dokładnie to, czym się zajmują, nie płacą żadnych podatków, nikt nie oczekuje żadnych od nich opłat, a były czasy, i to wcale nie takie odległe, kiedy na przykład koło gospodyń wiejskich z mojego województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego, które zbierając pieniądze dla chorej koleżanki, sprzedawało na festynie jakieś ciasta wypieczone, zostało ukarane kwotą 5000 złotych, mandatem, za to, że ośmieliły się coś sprzedawać. To wyeliminowaliśmy. To jest w tej chwili już zła przeszłość. W tej chwili chodzi o to, żeby wykorzystać wszelkie szanse, które są dla obszarów wiejskich prezentowane przez panie. Panów tu jest niewiele, więc ośmielę się to powiedzieć. Tak jak patrzę na społeczności wiejskie, przecież jestem z nich, z tych społeczności, jestem rolnikiem, który przez niezbadane wyroki opatrzności został ministrem, nie jestem urzędnikiem od spraw rolnictwa, to muszę powiedzieć, że jesteście zdecydowanie bardziej aktywne niż mężczyźni. I często
to na kobietach spoczywało i spoczywa zapewnienie i trwałości rodzin. Mężczyźni różnie, czasami psychicznie są jak dzieci. To mądra matka dba o to, żeby rodzina się trzymała razem, żeby przetrwała kryzysy, których nie brakuje, których we współczesnym świecie jest wyjątkowo dużo, i zapewniała tę spójność rodziny. Nie zawsze można na mężczyzn liczyć. Panowie, nie obraźcie się, one są o wiele mądrzejsze niż my. I trzeba im za to również bardzo serdecznie dziękować. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Tak, poprosimy o pozostanie panią poseł Małgorzatę Zwiercan i panią sekretarz Rady Ministrów, ponieważ chcemy bardzo podziękować, zapraszam, koła. Chcemy... Jedne tylko. Zapraszam. Przedstawicielki kół. Pani sekretarz, bardzo dziękujemy za to, że pani to wymyśliła, że pani zawsze stoi po stronie kół gospodyń wiejskich, właściwie po stronie kobiet i po stronie tych, którzy potrzebują tej pomocy. Pani poseł ósmej kadencji, bo tak mogę mówić, pani sekretarz, bardzo, bardzo dziękujemy za to, że możemy tu dzisiaj być. Myślę, że możemy zaśpiewać 100 lat. 100 lat, 100. Nie zaśpiewa. A kto? Pani Małgorzata Zwierca. Bardzo dziękujemy. Naprawdę ślicznie dziękuję. Ja tutaj jestem dlatego, że wy jesteście. Bez was po prostu mnie by tutaj nie było. Z całego serca wszystkim wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Oczywiście zapraszamy za rok. Bardzo dziękuję. Zapraszam, jeszcze trwają panele dyskusyjne, jeżeli ktoś by chciał skorzystać. I chciałbym poinformować, że autokary będą na godzinę 16 tu przed rejestracją stały. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie wracał do domu, to o godzinie 16. Bardzo. Aha, przepraszam, dziękuję pani Małgorzato. Mamy dla was państwa upominek z krajowego... Dla wszystkich pań. Upominek, taka torba tkana, można powiedzieć. Każda z pań będzie zaraz mogła podejść, będziemy ją rozdawać. To jest upominek z Krajowego Ośrodka Rozwoju Wsi. Także gorące brawa przedstawiciela mamy tutaj. Dziękuję bardzo i zapraszamy po torbę.